Siemanko, ja jestem Technokrata, no i witam Was w kolejnym Game Newsie i dzisiaj SimSy, SimSy 5. No kto nie grał w Simsy niech pierwszy rzuci kamieniem. Obecny, yy, obecna część chyba SimSy 3, yy, nie SimSy 3, SimSy 5, yy, przepraszam, SimSy 4. Simsy 3 były naprawdę stare, teraz mamy Simsy 4, czekam na Simsy 5. Są już z nami naprawdę bardzo ładne kilka lat i czas, żeby powoli nadszedł ich następca. I Simsy 5, no powiem Wam szczerze, zapowiadają się naprawdę niesamowicie, bo tak dostaniemy otwarty świat. A, a może najpierw po kolei. Po pierwsze, customizacja Wszystko w Simsach 5 ma być customizowane. Będziemy sobie mogli projektować własne meble. Podejrzewam, że będzie do tego stworzony jakiś kreator tworzenia takich mebli, żebyśmy każdy mebelek mogli być, mieć naprawdę unikalne, żeby domy były super unikalne. To nie tak, żeby, żeby teraz wiecie... E, większość bazuje na tej samej palecie części i po prostu w jaki sposób to poskładamy, tak bardzo unikalny jest nasz dom, ale naprawdę unikalne rzeczy. Każda rzecz prawdopodobnie będzie mogła, nie wiem, mieć inny rozstaw nóżek, jakieś inne rączki. Absolutnie prawdopodobnie każdy mebel dostanie taki kreator wręcz mebla i będziemy sobie ich mogli tworzyć, i później też te projekty będziemy mogli udostępniać innym graczom. Wydaje mi się i też tak troszeczkę powinno być, znaczy, dobra, o tym później, bo takie już nawiązanie do metaversum, jeżeli chodzi o Simsy, chciałem zrobić. Natomiast, e, no, to mi się podoba, bo to praktycznie może stworzyć naprawdę bardzo indywidualne domy, a to się może przydać ze względu na jedną bardzo ważną rzecz, że Simsy mają być raz, że w otwartym świecie, bez ekranu władowania, mamy sobie płynnie poruszać się po całym świecie, a dwa mają być sieciowe. Będziemy mogli grać z naszymi znajomymi, może na jakiś innych serwerach, będziemy mogli się poruszać po całych miastach, innych osiedlach, chodzić do restauracji. Wszystko w Simsach 5 no i tutaj taki unikalny dom będzie faktycznie świadczył o jakimś tam statucie w grze online, a w grze online no i jak nie od dziś wiemy ważny jest często statut em, który pokazujemy czy to naszymi skinami, czy przeróżnego rodzaju rzeczami, tutaj będziemy mogli to wyrazić poprzez dom na jak najwyższym poziomie często z bardzo, bardzo unikalnymi meblami, którzy sami sobie zaprojektujemy i to wręcz w moim przekonaniu daje taką przestrzeń do swego rodzaju architektów w świecie. Simsów, którzy będą mogli takie meble projektować, sprzedawać projekty, czy nawet budować całe takie domy dla kogoś, to by chciał mieć taki wypasiony, w pełni oryginalny, niepodrabialny dom w Simsach. Znaczy podrobić zawsze się da, wystarczy się przyglądnąć, i można sobie coś odtworzyć w mniej lub bardziej zbliżonym punkcie. Natomiast tak czy inaczej, no mega mi się to podoba. No i praktycznie można powiedzieć, że Simsy piątka. Nie wiem jaka będzie grafika. I tutaj też właśnie jest pewna wątpliwość, ponieważ Simsy 5 mają też pojawić się na urządzenia mobilne. No i to troszeczkę daje mi taki znak zapytania. Czy renderowanie tego świata będzie odbywało się w chmurze i my tylko tak naprawdę nasz telefon będziemy wykorzystywać jako hub do kontaktu z Grom? Czy będzie też gra renderowana na smartfonach? Jeżeli tak. No, to stwarza to swego rodzaju problemy, jak ta grafika faktycznie będzie koniec końców wyglądała. Ale z drugiej strony, jeżeli by to było po prostu na telefonach w jakimś tam ograniczonym punkcie, a my, to osobę, która gra na telefonie, i tak byśmy u siebie widzieli w jakiejś super grafice, a ona po prostu nas w trochę gorszej na telefonie, no to jest dla mnie fajne. Natomiast chciałbym, żeby te telefony czy też inne platformy nie odebrały grafiki z Simpson Piątkom, bo to może być potencjał do takiego tak naprawdę pierwszego realnego wejścia w Metaversum, bo ludzie z Metaversum muszą czerpać przyjemność. Metaversum jest takie troszeczkę wciskane ludziom też na siłę jako ciekawostka, bo z jednej strony każdy by ta coś tam chciał, firmy widzą w tym ogromny potencjał, przede wszystkim też e, różnego rodzaju firmy kryptowalutowe widziały w tym potężny, potężną przestrzeń dla sprzedaży NFT, które w tym momencie już niemalże padło. Całe Metaversum, co za tym idzie, chyli się ku Natomiast takie Simsy Piątka, taka gra, taki świat, które, do którego ludzie wchodzą, bo to jest naprawdę coś przyjemnego, a nie coś udawanego, coś, co ma tworzyć nam na miastkę życia i tak naprawdę robić to poprzez y, taką. Y, Wersję demo jakiejś technologii, która jest naprawdę fajną przyszłościową technologią, ale to jest tak naprawdę takie demo, takie wiecie, no patrzcie, możemy być kreskówkowymi postaciami i co? A tutaj koncepcja jest inna. Simsy wszyscy już grali, większość osób gra w Simsy, większość osób zna Simsy i zna założenie Simsów i osoby grające w Simsy no, czerpią różną, jakby wchodzą i grają w te Simsy, bo nie wiem, lubią budować domy, nie wiem, teraz może będą spotykać się ze znajomymi w jakiś taki sposób. Wejdą tam z chęcią i krokiem dalej można byłoby być Mogłoby być wpuszczenie to w Metaversum i założenie gogli VR i chodzenie po tym świecie Simsów 5 w VRze i widzenie to w takim pełnym Metaversum. To by była bardzo ciekawa koncepcja i szczerze powiedziawszy no, bardzo bym chciał, żeby właśnie w coś takiego rozwinęły się może nie Simsy 5,